Wszakże na początku kształtowania się kultu świętego Mikołaja inne zdarzenie z jego życia było jakby bardziej znane, bowiem nosiło w sobie bezpośrednie odniesienie do nadprzyrodzoności, a także pomocy, która bardzo była potrzebna pewnej dużej grupie zawodowej, której przedstawiciele zajmowali się niebezpieczną profesją. Chodziło bowiem o wsparcie dla marynarzy w dawnych wiekach którzy mieli do czynienia z niebezpiecznym żywiołem morskim. No i w ten sposób Święty Mikołaj stał się właśnie patronem żeglarzy, a doprowadziło do tego następujące zdarzenie z jego życia. Gdy Mikołaj został już osobą duchowną, jego sława, wbrew zresztą jego osobistym oczekiwaniom, stale rosła dzięki jego licznym świętym działaniom. No i zdarzyło się tak. Że pewnego razu statek kupiecki przemierzał wschodnie części Morza Śródziemnego. Nagle zaś rozpętała się w tamtym rejonie burza, która tak przybrała na sile, iż załoga tego statku myślała, że są to już ich ostatnie chwile. Wówczas ktoś z żeglarzy przypomniał sobie o tym, że jest taki duchowny, który nazywa się Mikołaj i że pomaga on ludziom w wielu sprawach. Nie mając już zatem innego sposobu na ratunek, zaczęto wzywać właśnie tego Mikołaja, którego zresztą nikt z załogi tego statku nigdy nie widział, ale sława czynów którego dotarła nawet do nich. No i w pewnym momencie zobaczono nad tym statkiem postać jakiejś osoby duchownej. Postać ta powiedziała zaś do żeglarzy: Wzywaliście mnie, a więc oto jestem, aby wam pomóc. No, i postać ta zaczęła się pojawiać po kolei w różnych częściach miotanego falami statku, dając poszczególnym żeglarzom porady co czynić. Dzięki zaś tym wskazówkom udało się ocalić statek i doczekać szczęśliwie końca burzy, po czym postać zniknęła. Był to zaś jeden z przypadków udzielonego przez Pana Boga największym Jego świętym daru bilokacji który tym razem przyczynił się do uratowania żeglarzy. Ci zaś, gdy już ochłonęli po sytuacji zagrożenia życia, jak i cudownego uratowania z niej, postanowili popłynąć do nadmorskiego miasta Myrra w Azji Mniejszej, o którym wiedzieli, że tam mieszka ten Mikołaj, którego prosili o pomoc. Gdy zaś tam przybyli i wypytywali o Mikołaja, skierowano ich do kościoła. Skoro zaś tam przyszli, Zobaczyli grupę duchownych wychodzących w celu sprawowania mszy świętej. Zaś jednym z tych duchownych był ten, który wyglądał dokładnie jak ta postać, która pojawiła się w czasie zagrożenia. I także żeglarze rozpoznali świętego Mikołaja. Po mszy świętej zatem cała załoga podeszła i w podziękowaniu rzuciła mu się do nóg. On zaś powiedział w sposób ogólny o ich grzechach i poprosił, aby się nawrócili. I więcej ich nie popełniali, bowiem przez nie mogą utracić więcej niż tylko to ziemskie życie. No i to właśnie wspomnienie spowodowało, iż następnie wybrano świętego Mikołaja na patrona żeglarzy. Zaś wszystkie te zapiski pochodzą z najstarszego istniejącego do tej pory żywota świętego Mikołaja, napisanego na podstawie wcześniejszych zresztą źródeł przez Michała Archimadrytę pierwszej połowie IX wieku.